Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w BASIC. Dzisiaj wyjaśnienie zagadki z poprzedniego odcinka. Od razu dopowiem, że było kilka komentarzy. Pierwszy z komentarzy był na temat Color 125, Atari Fan zwrócił mi uwagę i słusznie, bo on zrobił już taki fajny, krótki odcinek pod żartobliwie brzmiącym tytułem Płyn do szyb. Odcinek polegał na tym, że właśnie tam wyświetlił się w grafiksie bodajże 8, ale to jest obojętne, bo każdy grafiks tak samo się zachowa. W grafiksie 8 wyświetlił fajny rysunek, a następnie w okienku tekstowym wpisał kolor 125 i on posługiwał się Turbo Basiciem, to też nie ma znaczenia, ja tutaj w klasycznym Basicu jestem i użył zaraz za tym kolor 125 komendy Circle, wpisując bodajże Circle 10.10.10. No kółeczko o średnicy, o promieniu 10 pikseli miało się wygenerować, a tam obraz zniknął. Drugi z komentujących, bodajże Tomek G, o ile dobrze pamiętam, troszeczkę pobawił się tym programem i poinformował wszystkich, że najpierw wrzucił to na emulator i zauważył, że losowo, że tak powiem, linia generuje się ta nie skupiona w punkcie 80-80, taka oderwana, rysuje się po kolorze 125 i zauważył bardzo ważną rzecz, również po kolorze 155. Ja przypomnę, jak ten program wyglądał. Mianowicie zobaczcie, tutaj w 40 linii jest kolor Y zdefiniowany, czyli Y to jest liczba pseudolosowa, tak, całkowita z przedziału od 0 do 159, czyli 125 gdzieś się musiało wygenerować i zmazał się ekran i potem generuje się jakaś linia oderwana od punktu 80-80, ale bardzo cenna uwaga tu kolegi, że zauważył, że też przy kolorze 155, jak się wygeneruje Y jako 155, to wtedy, uwaga, nie zmazuje się ekran, ale generuje się znowuż linia oderwana od punktu 80-80. I teraz uwaga, rozwikłanie tej zagadki. Zobaczcie, ja powiem tak. Jeżeli my wpiszemy kolor 125, zresztą uruchomię to i po prostu pokażę na przykładzie, zatrzymując w pewnym miejscu ten program. Generują się linie, nawet nie będę, o, już się wygenerowała ta niesforna linia, tak? Ale to nas w tym momencie nie interesuje, bo już następne się wygenerowały, jakby nie wrócę do tego miejsca. Tutaj można by sobie na podglądzie na przykład kazać wypisywać x i y, i tu gdzieś musiało nastąpić 155, żeby potem wygenerowała się ta linia. Zobaczcie teraz, co się stanie, jeżeli ja napiszę kolor 125. Nic się nie dzieje, bo to jeszcze nie kasuje ekranu. Dopiero jeżeli ja zadeklaruję kolor i napiszę plot dowolnie jakikolwiek, na przykład 10.10, wszystko mi znika. I teraz uwaga, jeszcze raz wygenerujemy kilka. Dobra, i teraz popatrzcie. Uwaga, kolor 125 i albo w nowej linii, albo po dwukropku. Uwaga, jeżeli zrobię teraz dwukropek, draw tu 1.1 i zobaczcie, co się stanie. Nic się nie stało, to znaczy wygenerowała mi się linia ta niesforna, tak? Ale zobaczcie, przy kolorze 125 miał się zmazać ekran. Okazuje się, że kolor 125 tylko z komendą, z tego co ja wyłapałem, plot lub w Turbo Basicu Circle marze ekran. Plot albo circle. Draw tu nie. Draw tu nie marze ekranu. Ale generuje, tak jak zauważyliście, od tego miejsca do 1.1 tą fałszywą linię. Czyli zobaczcie, co się w tym momencie dzieje w listingu. Kolor 125 i właśnie draw tu XY, czyli draw tu
No właśnie, te jakieś dwie losowo wybrane liczby, gdzie Y też jest 125, ale X już nie musi być, prawda? Jakąś inną jest liczbą. I wtedy generuje się ta linia, ale obraz się nie zmazuje. Następnie program przechodzi do linii 15, znowu stawia nam punkt startowy niejako i generuje następne dwie losowo liczby. Dlatego po komendzie 125, jeżeli powiedzmy takie coś tutaj następuje, że generuje się, a kiedy wygeneruje mi się, kiedy zmaże mi się ekran? No wtedy, kiedy, znaczy trochę się zakałapućkałem, bo i tak za chwilę by się skasował ten ekran. Dlaczego? On wygeneruje tą oderwaną linię, a potem przejdzie do plot 80-80. Cały czas jest kolor Y125 i dopiero plot 80-80, tak jakby komenda, kasuje mi ekran. I my tego nie zdążymy chyba zauważyć, że generuje się jakaś fałszywa linia, a potem zmazuje się ekran. Przy 125 z komendą plot i z komendą circle w Turbo Basicu kasuje się ekran. I wtedy, słuchajcie, co się dzieje. Po komendzie, po kolorze 125, po wygenerowaniu się jednej losowej, takiej fałszywej linii, po wykonaniu się plot 80-80 kasuje się ekran, uwaga, a następnie znowu generują się dwie liczby, już jeżeli to nie będzie 125, tylko jakaś inna, to jest draw to XY, ale nie pamięta tego 80-80, bo to plot 80-80 nie postawiło tu kropki po środku, tylko skasowało ekran. I jakby ta komenda, jakby się nie, już jest, no grafik z 15 się jeszcze raz mi tu wygenerował i jakby zapamiętał poprzedni i od poprzedniego gdzieś pociągnie tą linię. Nie od 0,0 też. To też jest ważne. I drugi kolor, 155, który powoduje również taką sytuację, tyle że generuje się fałszywa linia i potem no, stawia się już kropka po środku i potem się generują już prawidłowo linie, bo tu się ekran nie zmazuje. I teraz zadajmy sobie pytanie, co to za właśnie wartości, dlaczego takie? Dlaczego 125 i dlaczego 155? I tutaj w odpowiedzi od razu śpieszy nam kod ATASCII. Tak? Ten kod niby ASCII, tak? Ale w nomenklaturze Atari ATASCII, bo dla Atari on najpierw został jakoś tak stworzony i tak nazwany. I słuchajcie, jeżeli ja napiszę dolar, no to ten charakter 125 właśnie kasuje mi ekran, tak? I tu kolor Y z komendą plot, tak? Nie z komendą draw to. Tu się jeszcze nic nie dzieje, tylko tu się narysuje fałszywa linia, potem przeskoczy do 15 linii i pamiętając, że kolorem 125 ma narysować punkt, on nie rysuje punktu, tylko zmazuje ekran, tak? To jest istotne dla nas. No właśnie. Czyli tu jakby to odpowiada CHR$125. Print CHR$125. A 155, co to jest? Niektórzy już wiedzą, bo jak powiedziałem o ATASCII, to już w głowie mają albo gdzieś zajrzeli do tabeli. To jest, niżej mi przeskoczyło, bo jak na przykład zrobię 150, dobra, inaczej, 65, to mi się napisze A i jest wyżej to Rady. Czyli 155 to jest ni mniej, ni więcej jak return, bo aż tutaj mi wskakuje, czyli robi się jeden odstęp, tak? Jakby był wciśnięty klawisz return, symuluje mi wciśnięcie klawisza return. No i zobaczcie, co się dzieje.
155 to jest wciśnij klawisz return, ale on nie działa też z drołu XY, tylko z, znaczy nie, przepraszam, on działa chyba z drołu XY, bo generuje mi się właśnie jakaś fałszywa linia. Potem z kolei nie zmazuje się ekran, no bo to nie jest 125, maluje się punkt 80-80 i bawimy się dalej już do środka. Jeszcze raz to spójrzmy na to. Tu się zmazał. No i pojawiła się ta oszukańcza linia, czyli tu gdzieś po zmazaniu nastąpiło potem 155, bo gdzieś ten. I teraz zobaczcie. Kolor 155, dwukropek, draw tu 1,1. Zobaczymy, co się stanie. Tak, od tego końca właśnie, gdzie ostatnia była zapamiętana, do 1,1 mi idzie linia. I faktycznie też pewnie niektórzy zauważyli, że po 155, znaczy no, może nie wiedzieli po jakiej wartości, ale w pewnym momencie też ta linia jakby rysuje się tak i potem jakby ciągnie się łamana, tak? Teraz dalej, kolor, znowu 155, dwukropek. Czyli tu z draw tu to działa, tak? Draw tu na przykład 100,1. Widzicie? Znowu od tego końca lecimy dalej. No bo tutaj jakby nie zapamiętuję tego. Jeżeli ja teraz zrobię, uwaga, kolor 155 i spróbuję napisać plot 80, nie, 2,2, no to pewnie punkt mi się namarzy. Nie, a właśnie, nie namazał się. Powinien gdzieś tutaj być chyba, albo moment, jeszcze raz, inny, bo może się namazał na tym, jeden na drugim, to zrobimy inaczej. Na przykład 20, to gdzieś tu będzie. Nie, no właśnie się nie marzy ten punkt. Kolor 155 odpowiada kolorowi trzeciemu, więc jakby on tutaj ślad powinien zostawić. Czyli zobaczcie, jak to przewrotnie działa. Z kolorem 125 rysuje się tak, rysuje się fałszywa linia, ale jeszcze się nie zmazuje tutaj ekran, tylko tu, kiedy dopiero dochodzimy do plot. Przy plot i circle, tak jak powiedziałem, zmazuje się ekran. Więc ten plot po zmazaniu ekranu nie został tu postawiony, więc następna wygenerowana losowo linia draw tu będzie oderwana. Będzie od ostatniego przed zmazaniem ekranu punktu. Na przykład, jeżeli tu linia poszła dotąd i potem zapamiętał jakby ten punkt, zmazuje się ekran, ale ten punkt jest w tych zmiennych XY zapamiętany. Więc jeżeli znowu się wygenerują następne XY, to poleci nam gdzieś tu albo gdzieś tam, obojętne. Tam, gdzieś, gdzie los rzuci. Tak? Natomiast w przypadku 155 generuje się od razu w kolorze trzecim ta linia, tylko od końca poprzedniej linii, czyli też fałszywa. Tak? Bo to jest jakby wciśnięcie klawisza return, tożsame, ale to działa z drołu. Następnie rysuje się punkt 80-80, nie zmazuje się ekran i już wtedy lecą nam te linie. No też do kolejnej 125 albo do kolejnej 155. Czyli tak naprawdę tutaj to co na początku powiedziałem, Atari fan zwrócił uwagę na te 125, ale trzeba szczególnie mieć to na uwadze, że kolor 125 wyczyści nam ekran dopiero z komendą plot albo z komendą circle, tak? Czyli z jakimś postawieniem punktu albo z narysowaniem kółka. Natomiast w Turbo Basicu. Natomiast komenda draw tu tutaj nie działa. Kolor 125 z draw tu gdzieś tam XY jakimś nie zmaże nam ekranu. To jest ciekawostka. Dlaczego tak jest? Nie wiem i tego już chyba się nie dowiem, chyba że ktoś do mnie też jeszcze w tej sprawie napisze. A w przypadku 155 generuje się ta fałszywa linia. I później stawia się punkt, bo tu nie ma zmazania ekranu, i wszystko wraca do normy. Także moi drodzy, odcinek był ciekawy, wasze odpowiedzi też były ciekawe, i wasza spostrzegawczość też mnie bardzo tutaj
ujęła za wszystkie komentarze, również te, o których nie wspomniałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Liczę na kolejne i także liczę po cichu i skromnie na podpowiedzi z Waszej strony jakichś ciekawych tematów związanych z programowaniem w Basic lub trochę nawet oderwanych od już samego sensu stricte programowania. Także to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!